środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbyła się kolejna edycja imprezy Babiniec. To organizowane od kilku lat widowisko, które odbywa się z okazji Dnia Kobiet. W tym roku przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Był strażacki kabaret, popularny teleturniej oraz gwiazdy filmowe. Gościem specjalnym była śpiewająca sekretarz gminy Grębów Lidia Jurek. Kolejny raz gorzycki Babiniec cieszył się dużym zainteresowaniem, bo sala zapełniła się do ostatniego miejsca. Babiniec to wydarzenie o charakterze rozrywkowym organizowane głównie dla kobiet z okazji ich święta. To przede wszystkim okazja, by złożyć paniom życzenia i w dobrej atmosferze wspólnie świętować. Za każdym razem organizatorzy wybierają inny motyw przewodni, tak by widowisko było ciekawe i kryło w sobie wiele niespodzianek. Także z tego powodu zainteresowanie zawsze jest bardzo duże. Na Dzień Kobiet zawsze zapraszamy panie do Gorzyc na Babiniec. To jest impreza, którą organizujemy od 2016 roku i cieszymy się bardzo, że panie na tę imprezę tak chętnie przychodzą i sala jest pełna. Bilety w zasadzie rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki. No a dzisiaj przygotowaliśmy program taki z przymrużeniem oka i na wesoło. Babiniec jest to bardzo fajna impreza. Mogą spotkać się kobiety. My również cieszymy się, że możemy się zaprezentować. Troszkę w takim, tak z przymrużeniem oka oczywiście. To jest takie święto dla nas. Możemy się oderwać od rzeczywistości, od pracy. Troszkę się pośmiać, zabawić. Gorzycki Babiniec swoim programem nawiązuje do znanych i lubianych programów telewizyjnych, aktorów oraz ludzi ze świata show biznesu. W tym wszystkim nie brakuje lokalnych wątków i odniesień, co zawsze wywołuje dużo śmiechu na widowni. Jakie atrakcje przygotowano tym razem? Główną bohaterką jest komendantka Hanka, która jest szefową OSP Przypydłowa. Razem z nią na scenie zobaczymy druhów i druhne strażaczki oraz niesamowitą, wyjątkową Helcię. Zagościł nas na scenie również najsłynniejszy Jan Paweł z 1670. Kto oglądał ten film, to wie, a towarzyszyć mu będzie ojciec Jakub, jego syn. Będą również tancerki, nasze panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wcieliłam się w komendantkę Hankę i dryguję całym zespołem, nie tylko strażackim, ale i różnymi konkursami. Będą i milionerzy, i będzie sławne osobistości zawitają do naszej miejscowości, i będzie Hubert Urbański, potem będą panie pięknie tańczyły, następnie będzie konkurs strażacki. Pytanie pierwsze. Kategoria rzeki. Czy osa wpada do A. Łęgu, B. Wisły, C. Sanu? Do Łęgu. Jesteście na pewno tego pewne. Nie cofniecie się do tyłu z odpowiedzią na to pytanie. Czy to jest wasza już zdecydowanie? Czy jesteście pewne jak to, że wczoraj był Dzień Kobiet? Czy to jest prawdziwa odpowiedź? Sprawdźmy. I to jest dobra odpowiedź! Nim zaczęło się świętowanie i zabawa, było trochę edukacji. Przygotowano krótkie prelekcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa kobiet. Następnie zaprezentowały się gwiazdy wieczoru. Co roku w rolę aktorów wcielają się sołtysi, radni, strażacy oraz panie z kół gospodyń wiejskich. To dla nich spore wyzwanie, ale również wyróżnienie. Podczas pierwszych edycji spotykaliśmy, rozmawialiśmy o urodzie, o zdrowiu, o młodzie. A z czasem wprowadziliśmy element taki wesoły, kabaretowy. Mamy nadzieję, że tego uśmiechu, radości, takich pozytywnych fluidów między nami, między występującymi, a wami oglądającymi, dzisiejszego wieczoru nie zabraknie. Z przymrużeniem oka i na wesoło. Pretty woman, walking down the street, pretty woman.
Wszystkie przygotowane w ramach Babińca atrakcje udowadniają, że kobiety są aktywne, utalentowane i tworzą wiele ciekawych inicjatyw na terenie całej gminy Gorzyca. Po kabarecie, teleturnieju oraz wizycie gwiazd filmu przyszła pora na występ Lidii Jurek, która niedawno z powodzeniem brała udział w popularnym programie telewizyjnym The Voice Senior. Sam ten tam pobyt faktycznie na tej przepięknej scenie z orkiestrą na żywo, z tymi ludźmi, to będę wspominać na pewno do końca życia. Już to nie jest konkurs, powiem Państwu. Na pewno to nie jest konkurs, bo już samo to, że nie możesz sobie sama wziąć piosenki, którą ty lubisz, którą potrafisz, tylko oni jakby narzucają. Moje piosenki były piękne. Można śpiewać, można spełniać marzenia w każdym wieku. Ale przecież za jakiś czas same będą mogły zaśpiewać, ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć ładnie jak nam przybyło, to tak naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. I jeszcze raz głośniej, bumer! Ale to już było.